Ja chciałabym w tym odniesieniu się do Grecji starożytnej powiedzieć przede wszystkim o kobietach, dlatego że kobiety, tak jak na panteonie greckich bogów, są kobietami wyzwolonymi, kobietami odważnymi i myślę, że powinien być to ideał dla wszystkich kobiet polskich. Kobiety, które w Polsce starają się zafunkcjonować i w polityce, i w życiu zawodowym, nie mają łatwo. Myślę, że może mają tak jak w greckiej starożytności, raczej pod górę, ale na ten Olimp boski zmierzają. I to już jest bardzo cenne i wartościowe. Jest wiele organizacji pozarządowych, które temu patronują, między innymi Kongres Kobiet. Teraz niedawno odbył się Międzynarodowy Kongres Kobiet. Były tam bardzo interesujące panele. Myślę, że wiele kobiet w Polsce miałoby szansę intensywniej aktywizować się zawodowo, intensywniej uczestniczyć w życiu społecznym, publicznym, politycznym wreszcie, gdyby takie szanse im stworzono. A niestety muszę Państwu powiedzieć, że nie jest łatwo, wręcz przeciwnie, stwarza nam się ogromne barykady. Może zacznę od tych najbliższych ciał, ponieważ ja, prowadząc od ponad miesiąca kampanię wyborczą, tak naprawdę zbliżam się do tych Polek, tysięcy Polek, rozmawiam, moje wywiady ze 180 takich wywiadów, możecie zobaczyć na stronach internetowych. Te kobiety mówią, dajcie nam szansę. Postarajcie się nam jakkolwiek pomóc, a będziemy pracować. Obliczono, proszę Państwa, że w Indiach, gdyby kobiety wszystkie poszły do pracy, Indie byłyby mocarstwem numer jeden w świecie gospodarczym. Taka siła drzemie w kobietach. Badania, które były robione już od wielu, wielu lat przez panią profesor Fuszarę, pokazują, że po pierwsze nie było problemu ze zdobyciem tych 35% kobiet na listach w poszczególnych partiach. Problem pojawia się tylko na miejscach, na których umieszczane są kobiety i bardzo często kobiety umieszczane są na miejscach tak zwanych niebiorących, a mam taką nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że nie tylko 35%, ale więcej kobiet będzie podejmowało te najważniejsze decyzje zarówno w parlamencie, jak i w Senacie. I właśnie ta synergia, o której wspominam, będzie ogromnie ważną siłą, która spowoduje, że zarówno te czynniki kobiece i czynniki męskie i troszeczkę inne podejście do tych samych spraw będą powodowały, że decyzje, które będą podejmowane, będą o wiele bardziej racjonalne, o wiele bardziej sensowne, mające bezpośrednie przełożenie na to, jak będzie nam się w życiu funkcjonowało. Jakby to, czasem to tak brzmi, że mówimy, nie, no to jest takie oczywiste. No, można byłoby powiedzieć, że tak, ale skoro jest tak, że tylko 20% kobiet mamy w naszym parlamencie, to we wszystkich kwestiach, gdzie mówimy o sprawach, które zdecydowanie bardziej są po stronie kobiet niż mężczyzn, mężczyźni zabierają głos w naszym imieniu i temu mówimy nie. I chciałabym głęboko wierzyć, że w tych wyborach uda nam się wybrać i do tego najserdeczniej wszystkich zachęcam jak największą ilość kobiet. Tutaj wyjątkiem jest Rysio Kalisz, ponieważ dostałam po uszach za to, że zdeklarowałam się, że na niego będę głosowała. Rysio Kalisz jest jedną z moich najbliższych przyjaciółek. Ryszard jest w tych sprawach kongresowych blisko z nami przez wszystkie lata. To on z nami chodzi na manify i wiem o tym doskonale, że popiera ten kobiecy punkt widzenia w kwestiach związanych i z gospodarką, i ze sprawami społecznymi, i z polityką. W związku z tym proszę, żebyście zaglądali Państwo na listy wyborcze. Kobiet na tych listach mamy wiele. Szanowni Państwo, nie możemy nie zauważyć, że najlepiej rozwijają się te społeczeństwa, które wykorzystują cały potencjał swoich obywateli. My w Polsce, co widać chociażby po parlamencie ostatniej kadencji, gdzie jest 20-kilka% kobiet, potencjału kobiet intelektualnego, organizacyjnego, mądrości kobiet nie wykorzystujemy. Chciałbym, aby po tych wyborach 9 października
niezależnie od ustawy kwotowej, był w Sejmie parytet. Żeby w Sejmie znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn. Po to namawiam Was również, żeby głosować na kobiety, które są na pierwszych miejscach, ale na miejscu 5., 6., 10., 15. Spójrzcie na ich dokonania, przeczytajcie o ich dorobku i głosujcie na kobiety. Dlatego, że dla nas, dla Lewicy, wykorzystanie mądrości kobiet, wykorzystanie mądrości mężczyzn jest niezwykle ważne, ale ta mądrość dopiero wtedy, kiedy może podyskutować ze sobą o największych sprawach, te dwie mądrości dopiero tworzą wartość społeczną. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o Grecji, o naszej Grecji. O tych naszych Grekach, którzy się przybyli do nas. Często, nie zawsze, z własnej woli, bo chcieli. I no, byliśmy jakąś ojczyzną lepszą lub gorszą, ale byliśmy. I pamiętajmy teraz też o Grecji. O naszych Grekach i nie zostawimy Grecji. Nie zostawimy Grecji w ich kłopotach. Zawsze będziemy pomagać, zawsze będziemy zapraszać, bo Grecja też nam pomagała. Pierwszy raz na tak zwanym zachodzie byłem w Grecji. Pierwsze pieniądze zarobiłem sprzedając grecką gazetę lewicową. Jak to powiedzieć, no dalej nie będę, bo bym musiał wchodzić w szczegóły. Szczegóły nie, nie, szczegóły medialne po 23. I to, ale tak jest. Tak jest. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy Grekami, wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy Wietnamczykami. Ja zawsze powtarzam, że przewodniczącą studentów polskich na Harvardzie była Levan An, studentka Wietnamka, która po katastrofie smoleńskiej, będąc na stypendium w Tokio, pisała: płaczę, i moi przyjaciele pytają się, czemu ty płaczesz? Mówi, no bo spadł samolot z moim prezydentem. No jak to, przecież ty jesteś żółta, skoś na oka, tak? Ale ja jestem Polką. To prawda. I bardzo inteligentna dziewczyna. I tak się poznam, bo bardzo ładna jest, strasznie. Tak, też, bardzo inteligentna, też. I po prostu, no, skończmy wreszcie z przekleństwem XIX wieku i początkiem XX z takim brutalnym nacjonalizmem. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, jesteśmy ludźmi.